W obecnej sytuacji wynikającej z pandemii wielu pracowników jest szczególnie narażonych na zachorowanie. Dotyczy to oczywiście personelu medycznego pielęgniarki, lekarze, ratownicy medyczni, ale również pamiętajmy o tym, że spore zagrożenie dotyczy tych pracowników, którzy odpowiadają za dostarczanie towarów, usług, za sprzedaż tych towarów, a więc mamy tutaj na myśli sprzedawców, kurierów, przewoźników, którzy również, mają bezpośredni kontakt z wieloma osobami, ze społeczeństwem i muszą w szczególny sposób zadbać o bezpieczeństwo. Takie osoby z reguły są zatrudnione na podstawie umów cywilnych, na tzw. śmieciówkach i nie mają odpowiedniego zabezpieczenia prawnego jak w przypadku pracowników, którzy są chronieni przez prawo pracy. Albowiem prawo pracy wymaga od pracodawców, ażeby dbali o swoich pracowników w miejscu pracy, aby zadbali o odpowiednie bezpieczenia indywidualne i zbiorowe. Takich środków ochrony nie mają zawsze zapewnieni pracownicy, którzy mają umowy cywilne, dlatego że jeżeli w umowie nie jest przewidziane odpowiednie zabezpieczenie, to prawo cywilne nie przewiduje szczególnych nadzwyczajnych ochron dla takich zleceniobiorców, wykonawców w związku z tym te osoby muszą zadbać o swoje bezpieczeństwo, co w obecnej sytuacji jest dość trudne, dlatego że Zarówno osoby wykonujące tę pracę, jak i pracodawcy myślą o tym, jak przetrwać trudny czas. Często wiąże się to z obniżaniem wynagrodzeń, a również z redukcjami, a więc ryzykiem zwiększenia bezrobocia, a zatem zabezpieczenie odpowiednie często spoczywa na samych osobach, które muszą indywidualnie dbać o odpowiednie środki ochrony, co też generuje koszty i zwiększa ryzyko. W związku z tym powinniśmy pamiętać o tym, aby odpowiednie zabezpieczenia również, mogły być kierowane, dostarczone dla osób wykonujących pracę na podstawie umów cywilnych. A dodatkowo takim, taką grupą szczególnie zagrożoną są osoby młode, wykonujące często pracę tak zwaną platformową, a więc kiedy na podstawie platform cyfrowych wykonują swoje obowiązki, dostarczają towary, dostarczają żywność, są przewoźnikami. Szczególną grupą, która również boryka się z problemem odpowiedzi